Jest to lekki samochód ratowniczo-gaśniczy, który jest zakupiony dla jednostki OSP Tarnobrzeg osiedle Nagnajów. Kosztował praktycznie 133 tysiące, z czego blisko 75 tysięcy jest z budżetu miasta, 50 tysięcy z zarządu głównego związku OSP oraz 8 tysięcy dołożył strażakom Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu. Jest to samochód, tak jak mówiłem, lekki ratownictwa technicznego. Na swoim wyposażeniu posiada sprzęt łączności, sprzęt oświetleniowy, sprzęt ratownictwa medycznego. Posiada sprzęt gaśniczy w postaci gaśnic proszkowych w znacznej ilości. Jest przystosowany do wszelkich działań, jakie jednostki OSP z terenu miasta prowadzą na co dzień, dbając o bezpieczeństwo mieszkańców Tarnobrzega, czy to jeżeli chodzi o pożary, czy jeżeli chodzi nawet o pompowania wody, czy tak jak OSP Nagnajów, może być ze względu na bliskość drogi krajowej nr 9, na zabezpieczenie, kierowanie ruchem, udzielenie pierwszej pomocy, czy jakieś akcje gaśnicze samochodów, które mogą się zdarzyć przy wypadkach drogowych. Także jest to samochód w pełni wyposażony. Został uzupełniony sprzęt, który jednostka posiadała, tak jak agregaty prądotwórcze mieli, pompy mieli. Pozostały sprzęt, którego nie mieli, nie dysponowali, został uzupełniony. Dodatkowo też, tak jak w przypadku pozostałych jednostek, które w zeszłych latach miały taki sprzęt kupowany, jest przyczepka, którą widzimy, którą można wykorzystywać do transportu worków przy działaniach powodziowych, żywności z banku żywności dla potrzeby osób potrzebujących w mieście. No jest to sprzęt przystosowany do pełnych działań, jakie świadczy Ochotnicze Straże Pożarne na terenie miasta.